Rafał, serdecznie witamy Cię w drużynie Górnika Zabrze. Związałeś się z nami kontraktem. Jakie uczucia, jakie emocje towarzyszą przyjściu do 14-krotnego mistrza Polski? Cieszę się bardzo, że wszystko się udało pozytywnie zakończyć. Wiadomo, jakim Górnik jest klubem w Polsce, jak jest postrzegany. Cieszę się, że mogę być częścią. Jakie nadzieje, jakie cele stawiasz sobie przed grą w Górniku i oczywiście w trakcie gry? Jakie są Twoje cele, które chcesz zrealizować podczas pobytu w Zabrzu? Chciałbym przede wszystkim wywalczyć miejsce w pierwszym składzie. Na razie jestem tydzień czasu tutaj, więc zawodnicy są dłużej ode mnie. Na pewno gdzieś dłużej trenują już w tym okresie przygotowawczym, więc dla mnie to jest ważne, żeby wejść w ten rytm jak najszybciej i zacząć po prostu zbierać jak najwięcej minut, no i wygrywać przede wszystkim. Jesteś z Polic, kawał drogi, ale można powiedzieć, że na Śląsku już grałeś, na Podbeskidziu dokładniej, ale to przecież część Górnego Śląska. Jak czujesz się w naszym regionie i czy kosztowałeś już naszej kuchni? Jak będzie Ci na Górnym Śląsku? Dobrze mi się mieszkało na Górnym Śląsku, mam nadzieję, że teraz będzie tak samo. Uważam, że dzieci są szczęśliwe i kuchnia śląska raz na jakiś czas na pewno nie zaszkodzi mojej formie, więc żona nawet ugotuje i bardzo smakuje. Bardzo się cieszymy. No i co? Jademy durś. Jademy durś.